Zobaczcie, kochani, no czegoś takiego tam się w życiu nie spodziewał. Godzina 6:11 i rozpoczynamy kolejny piękny dzień. Dzisiaj spotykam się z Mariuszem i lecimy szukać magnesem neodymowym. Dawno nie było takiego odcinka, także zapraszam bardzo serdecznie Was do oglądania. Słuchajcie, Mariusz przyjechał Jestem. i zaraz lecimy do wody. Już się nie mogę doczekać, bo kiedy ostatni raz szukaliśmy? O kurczę, chyba z miesiąc temu, 2 miesiące temu. No, jeszcze ciepło było, więc Dokładnie, było fajnie. normalnie. No już się nie mogę doczekać. Lecimy do wody. Do rzutów. Kochani, nastał ten dzień. Tak jak mówiłem, wszystkie zawleczki z całego sezonu idą do Mario na akcję charytatywną. Dokładnie. I idę do ośrodka, tam noszę do Eweliny, a Ewelina je przekazuje je dla chorych i dzieci. Dzięki, Janku. To No i się przyda. super. To się przyda dla dzieci. Niestety miejscówka zajęta przez wędkarzy. Lecimy w drugą stronę, w kierunku plaży i tam spróbujemy znaleźć jakieś fajne miejsce do rzucania. I offroad. Łopla. No, kochani, miejsce kojarzycie, plaża we Wieliszewie. Ostatnio szukaliśmy na tamtym pomościku, a teraz na miejscu plaży zobaczymy, co wyjdzie. Dobra, niech to będzie tradycją. Pierwszy rzut nagrywam na żywo. Opla! Mamy cokolwiek? No i jest. Jest jeden grosik na szczęście, więc dobry początek. Zmieniliśmy troszeczkę miejsce. Mariusz rzuca tutaj przy ogniskach. Ja tutaj po tej stronie od plaży. Pogoda piękna, bardzo mały wiaterek, jest super. Zobaczcie, kochani, najgorsze co może być, bateria jakaś chińska. Cóż poradzić. Zobaczcie, jakby ktoś chciał grill, bardzo dobry stan, chyba z raz użyty. Dokładnie, po co kupować, jak wystarczy się przejść elegancko, proszę bardzo, jest grill. Zobaczcie, przy samym pomoście 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 przedmiotów aż. Mariusz tam znajduje jakieś skarby, a u mnie kolejny grosik. I proszę bardzo. Pręcisław, pierwszy w życiu taki pręt. Zobaczcie, kochani, no czegoś takiego tam się w życiu nie spodziewał. Ojejku, mistrzostwo świata. Przeleżało swoje. Super. Piękna rzecz, już takich nie robią. To jest z jakiejś starej produkcji. Trochę pordzewiałe, ale działa. No to jest znalezisko ewidentnie dnia, super. Po zmianie przez bank na stalowe, proszę bardzo. Jest kolejny grosik. Zobaczcie, kochani, 2 godzinki za nami, dużo złomów padło, to mistrzostwo świata, koszyczek, pierwszy raz, Mariusz tutaj trafił bardzo fajny 100-gramowy koszyk wędkarski, no super, super, no i fajnie, dzięki Mariusz za kolejne poszukiwania i wpadajcie neodymowi, zostawiajcie łapki, dajcie komentarz, no i widzimy się na kolejnych połowach. I dokładnie, i to samo odwiedzacie kanał Żyj z pasji Janka. Do zobaczenia. Cześć. Hejo.